Hej, witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, z tej strony Rybki, a dzisiaj znajdujemy się ponownie w Assassin's Creed Valhalla. Jak dobrze pamiętacie, ostatnim razem trafiliśmy do Asgardu, kolejnej krainy, którą tym razem będziemy kontynuowali i jakby ją wyczyścimy, zanim wrócimy do walki na... Skadi! Why are you so cold? Oh, Skadi, I cursed the day you were seized with lust for my perfect legs. Legs to są nogi, nie stopy, to bardzo źle brzmiało, jakby tej... Fetysz tu mocno chyba wszedł komuś. Przepraszam, takie żarty. Niemniej, teraz troszeczkę też rozumiem, dlaczego jakby niektóre te... krainy są na przykład 160 poziom i tak dalej, i tych poziomów jest aż tyle. Patrzę na to, że tutaj mamy na przykład dodatkową krainę, która jest z Asgardem, tak? I możemy ją sobie spokojnie wyczyścić, ona jest na 90 poziom. To oznacza, że pewnie tutaj przynajmniej zarobimy z 10, jak nie więcej, punktów znowu doświadczenia. Njorda, your drunken laments ripple through Asgard. What has brought you to this state? I have a beautiful beach home in Noetun, the most perfect place in all Asgard. But is it enough to make Skadi happy? No, she wants us to freeze up in the fucking mountains. She is Jotun. You should have known this before you married her. She chose me. Can I help it that I have such beautiful feet? You cannot keep this up. Your wailing will summon a sea storm. I care not. I have mead enough to keep me warm till Skadi and her clan return to their frigid homeland. Maybe they will, but not before plundering the vast riches from your beautiful home. I had not thought of that. By Ymir's balls! I must return to shore! Bring me a boat! I still have my pride. I refuse mamy to swim łódź. Like a fish! Ale myślę, że po prostu mu wpierniczymy, znaczy wpierniczymy. Spierniczymy. Dobra, zaraz sprowadzimy łódź, zresztą nawet jest tam przy brzegu. Nieotwarty list. Ojcze, skoro tak bardzo zależy ci, by gościć tą nową małżonkę i krewnych, to postaraj się chociaż, by nie opuszczali twojego domu w Noten. W obliczu narastającej agresji Jotunów, Skadi i jej bliscy nie będą traktowani przyjaźnie poza granicami twych ziem. Zależy nam, byś wykorzystał swoją siłę do obrony naszych brzegów, a nie folgował uczuciom którejś ze swych wyspiarskich samotni. Pamiętaj, jesteś możnym rodu Vanów, o właśnie, Asowie i Vanowie byli. Ivanowie, tak, Iwan jakiś tam w dresach, nieważne. Pamiętaj, że jesteś możnym z rodu Vanów, a nie jakimś niewolnikiem olbrzymów. Freya. Freya oczywiście nasza kochana bogini, królowa Asów, chyba, jeśli mogę tak ją nazwać. Idziesz ze mną, drogi kolego, przyjacielu. Mamy łódź. Chodź. Mamy łódź. To miasto takie polskie. Z którego wszyscy się śmieją, że tłumaczy się jako boat. Jest w środku kraju. Skadi! Skadi! Her heart is as cold as her mountain peaks. Having a Jotun for a wife cannot be easy. The only time she ever really smiled was when that goat nearly ripped Loki's balls off. I remember thinking, that one is cruel and magnificent, but the pleasure was not worth the pain. And now I have her whole. I hope you find peace, noble Njorda. A bad match can be troublesome, but not worse than having nothing to love. My home at Noetun will bring me pleasure enough. But what about you, wily one? What do you love? Knowledge, seeking, and the pursuit of it. Untangling mysteries, uncovering lore. That is what feeds. Dobra, chyba sobie już pogadali. Chciałem tak powiedzieć tylko, to jest głupotka, ale...
Zamiast Chytrusie przeczytałem Chrystusie i tak się zastanawiam, skąd się cholera Chrystus wziął w nordyckich wierzeniach. Przepraszam, to już jest po prostu wpływ tej gry na mnie, tak? Ja już po prostu widzę wszędzie jedną religię, drugą religię, trzecią i wierzenia wszystkich Nordów i tak dalej. Zaraz mi jakiś Mars czy inny Jowisz jeszcze wyskoczy i będą dopiero śmieszki. To jest to właśnie, jak ja nie potrafię czasem czytać i przeinaczę po prostu jakieś słowo czy dwa. Ale to jest zabawne przynajmniej, tak? Jest to co najmniej ciekawe, interesujące i śmieszne poniekąd. Czy nawet teraz tutaj się wspiąć? No chyba będę musiał jakoś tak na chama troszeczkę się wygramolić na szczyt tego, bo nie chcę mi się szczerze z tego obchodzić naokoło. A trzeba się na Bifrost jeszcze udać. Chyba nie mam za bardzo innego jakiegoś, innej opcji na szybką podróż. Może jeszcze gdzieś tutaj szybciutko wskoczymy i trafimy na jakąś drogę na szczyt. Proszę bardzo, nawet się udało. Tak, no i teraz wracamy już, moi drodzy, do tej drugiej wieży Heimdala, tej ważniejszej teoretycznie. Znaczy, tam zostało to opisane jako wieża Heimdala, a może to nie jest wieża Heimdala, nie wiem jak się to do końca nazywa. Oczywiście musiałem się rozwalić głupi ryj, bo jak żeby inaczej. No i rzeczywiście teraz rozumiem, dlaczego skąd się wzięło ten screen. No, zobaczcie, to wygląda cudnie, nie? Czekajcie, aż sobie zostawię, żeby sobie najwyżej screena zrobić. Na miniaturkę. Bardzo ładnie. Pewnie zapomnę do czasu, kiedy będę to montował. Znaczy, to będę jeszcze montował tego samego dnia. Ale cóż. Zobaczymy. W ogóle to, że mieć ziemię na Reniferze, to jest coś pięknego. Złoto, tak? Ja prawie na dużo się to nie różni od konia, tylko trzeba było zrobić osobny model. Ale cóż. Asgard will never fall! Odsuńcie się, ludzie, bo ja chcę przejechać do mojego cudownego pałacu i z niego właśnie będziemy, znaczy w nim będziemy właśnie przeszukiwali kolejne fragmenty i jak i również szukali skarbów. One są dla nas w końcu najważniejsze teoretycznie. Tak. Świetnie, cieszę się, że się bawicie. Dlatego, że najważniejszym problemem nie jest to, że się pobawiliśmy, tylko najważniejszym problemem jest to, że nadal nasi wrogowie żyją. Spróbujmy jakoś tak zejść w miarę sensownie. Nie, no tutaj bym się akurat chciał puścić. Oczywiście, że nie mogę się puścić. Dobra, o, teraz jest dobrze. Dziękuję. Jeszcze nie jesteśmy na wystarczającej wysokości. Zakładam, że będzie trzeba chyba zejść całkowicie na dół. Więc może zeskoczmy chociaż do wody. Ryzykuję takie stwierdzenie. I tak też jest, rzeczywiście to jest tutaj na dole, ten skarb. To mnie troszkę będzie bolało, bo jest, niby ten świat jest mały, ale jest strasznie wertykalny i coś czuję, że przez to będę sporo się męczył z znajdowaniem tych wszystkich artefaktów, etc. To jest przejście? O, proszę bardzo, tak. Troszkę szczęściem to znalazłem, bo tak zastanawiam się, czy powinienem tędy iść, czy nie, ale ewidentnie to jest, to był dobry pomysł, żeby tym razem spróbować zanurkować. Przy okazji, zdobyliśmy dwa nowe punkty, nie rozdałem ich chyba jeszcze w umiejętności, tak więc zróbmy to teraz. Już je dostaliśmy w poprzednim, nie, w tym odcinku, po pomocy tamtemu Skaldowi, jakkolwiek się on tam nazywał. Dobrze, rozumiemy te dwie umiejętności w tę stronę. Nam da 97 mocy, będziemy mieli kolejne drzewko tej odbite i proszę bardzo, zobaczcie, raz, dwa, trzy. I będziemy mieli znowu kolejny fragment. Tutaj chyba będziemy do grozy szli, czy do serii z lekkiego łuku, zobaczymy. Niemniej, tak jak mówię, widzicie, powoli staram się te drzewka rozwijać w każdą ze stron. Chyba skończy się na tym, że niebieskie drzewko zrobimy na końcu, w sensie będziemy do niego szli na końcu. Bo na razie, no, interesuje mnie to, żeby mieć po prostu lepszy dostęp do tych umiejętności. Żeby na razie ich nie rozwijać, bo nie potrzebuję tych perków aż tak. Potrzebuję przede wszystkim tego, aby był do nich w miarę swobodny dostęp w przyszłości, kiedy stwierdzę, że o, ten build mi się podoba też, tak? Albo o, akurat tego i tego potrzebuję, bo uważam, że te umiejętności będą mi potrzebne. O, albo tutaj potrzebuję, tutaj jest łuk, tutaj są znowu te i wiecie, i tam będzie mi po prostu łatwo i tanio się dostać do tych umiejętności, więc warto będzie zainwestować w te albo w inną rzecz. Nie wiem, co teraz dostałem w ogóle 80 expa, ale spoko. Nie pytam. Wydaje mi się, że to będzie gdzieś tutaj ta kolejna rzecz, tak jest.
Ale ci nie pomyliłem. Tylko skąd ja mam wziąć tutaj znowu te wybuchowe beczki, czy cokolwiek? Może to jest z góry, co? Chodźmy, pójdźmy drogą, zobaczmy. Może gdzieś to jest odpalona. Odpalona ta urna z... Jak ja mówią po nordycku chyba? Szukam tej odpalonej urny, wiecie, z ogniem, ale nigdzie żadnej nie widzę, co jest najgorsze. A nie chciałbym tego zostawić, bo naprawdę by mnie to bolało. Nie lubię po prostu takie miejsce zostawić, tym bardziej, że tak jak mówię, ja chcę cały... A, już widzę ją. Proszę bardzo, tutaj chyba zostało postawione wszystko na jeden i ten sam schemat, czyli... O, weź sobie urnę, podpalą urnę i przeskocz tam w odpowiednie miejsce. Mówiłem, że ja chcę na pewno ten cały Asgard zrobić na 100% i dopiero będziemy stąd wychodzili z powrotem do normalnego świata. Więc jako Halvi sobie troszeczkę tutaj na pewno pobiegamy. Oczywiście, że się jeszcze podpaliłem. Klasyka. Chciałbym szczerze znaleźć sobie gdzieś jakieś jedzonko czy coś, o właśnie, co mam malinki. Nie dużo mi to dało, szczerze mówiąc, ale zawsze coś. Dobra, teraz się udajmy do kolejnego z tych miejsc. Zobaczmy tylko, jak to w ogóle wygląda na mapie aktualnie. Tutaj mamy kolejne trzy chyba, które chciałbym pójść, bo one są blisko siebie. Teoretycznie są blisko siebie, zobaczmy, jak będzie w praktyce. Tym nie ma pewien, że się okaże, że jedno będzie na przykład 100 metrów na drugim, więc trzeba w jakiś chory sposób się bawić, żeby dojść do jednego z tych miejsc. Albo do jednego, albo do drugiego. No i się przekonamy. Jakby to jest dosyć duże, pomimo tej wertykalności, raczej po tej skała się da w miarę wchodzić, więc to jest akurat plusem sporym. Czyli wiecie, nie ogranicza nas to, że tutaj są że jest tyle tych gór i tyle tych ścieżek, nie ogranicza nas i możemy jakby sobie to po części przyspieszyć, po prostu idąc dosłownie na przełaj przez te okolice. I wręcz powiedziałbym, że zaoszczędzimy na tym jednokrotnie czas. Ale ogółem muszę przyznać, że kraina jest piękna. Pomimo, że jest mała, jest naprawdę ładnie zrobiona i mnie się bardzo, bardzo podoba. A tymczasem borem lasem, czy innym sadem owadem, będziemy szli za skarbów śladem. Przepraszam, mi się włączył, kurde, tryb barda i tak typowy lipek. Tutaj będzie właśnie wejście, czy się mylę? O właśnie, proszę bardzo. Kto by się spodziewał, tak? Bum. Jesteśmy. I jeszcze raz w dół. I zium. I mamy później Iwaldiego. Iwaldi to jest jeden z krasnoludów na przykład właśnie. Który wykuł... Który wraz z drugim krasnoludem gdzieś tam Loki ich podjudzał, że oni się tam wyzywają i że wyzywają się na pojedynki i w ten sposób powstał między innymi Mjolnir. Określam między innymi. Czytaj. W ogóle Mjolnir miał być ogółem młotem dwuręcznym, ale przez to, że Loki... jak to się nazywa? Sabotował po części, to ze względu na prostą umowę, to jest troszkę dużo, żeby to wyjaśnić, ale przez to, że Loki ogółem to sabotował, Mjolnir nie jest dwuręczny, tylko jednoręczny, bo jako mucha bodajże gryzł tak krasnoluda, który dmuchał, jak się nazywa, do pieca, jak się nazywa to urządzenie teraz? To nie jest... Nie mogę sobie przypomnieć, to urządzenie, którym się naciska i ono wtłacza dużą ilość powietrza do pieca. Przez to, że gryzł tamtego krasnoluda, ten krasnolud źle, czy za dużo, czy za mało razy, czy w nieodpowiednich odstępach napompował ten piec i przez to nie wyszedł ten Mjolnir perfekcyjnym. Ale to jest tak w kontekście tego mitologii znowu. List od syna Iwaldiego. Ojcze, nie trać ducha, choć pracujesz w pocie czoła dla niewdzięcznego pana, nasze wielkie dzieło posuwa się naprzód. Dokopaliśmy się głębokość, której nie znają nawet węże Yggdrasila i nie ustępujemy w wysiłkach. Nasz lud będzie bezpieczny w łonie góry, gdy zapije czerwony kur. Znoś mężnie swój wyrok, wiem, że się nie złamiesz. To tylko kropla w bezdennej rzece czasu, Alf. Okej, to jest ciekawe. Ciekawe naprawdę są te opisy tutaj. No i myślę, że też jakoś tam uzupełniają moją wiedzę. Zakładam, że one są oparte na mitologii nordyckiej. Albo przynajmniej jakoś tam się do niej odwołują, więc mnie osobiście cieszy możliwość
zobaczenia takich elementów, bo gdzieś tam ja sobie to tak jak mówię, uzupełnię sobie wiedzę. Okej, on tutaj nam nic nie powie. To troszeczkę mi to troszeczkę szkoda, że te krasnoludy te nie mają po prostu takiej interakcji pomiędzy nami a tymi postaciami, że nie możemy sobie z nimi pogadać. No jakby można było to coś, że to byłby naprawdę pełnoprawny RPG, wtedy taki z krwi i kości i po prostu żylasty i... Oj, chciałbym takiego dobrego RPGa w świecie nordyckim. Gdzie byłoby jakieś rozwinięcie mitologii, tak? Gdzie byłyby jakieś misje, które teoretycznie, no, niewiele by zmieniały w samym świecie, bo, no wiadomo, mitologia już została napisana i no... na przykład... Ojoj, sobie spadłem. Ciekawym byłoby na przykład jakby w pewnym momencie okazało się, że Ragnarok będzie czymś zupełnie innym, albo te przepowiednie, które były, że jednak pójdą w inną stronę i nie spełnią się w pełni. To by było bardzo interesujące w moim personalnym odczuciu. A tak jak mówię, to jest tylko i wyłącznie moje personalne odczucie. Nie no, po prostu wiecie, ja staram się znaleźć jakiś taki ciekawy pomysł, czy też temat na grę. Chciałbym, żeby to było tak jak mówię, to był taki pełnoprawny AAA RPG. No, powiedziałbym, że nawet CDB jakby go wydał. Zamiast tego Cyberpunka, to by mi się ciekawie w niego grało. A nieważne. Kolejny list od syna Ivaldiego. Twoje dzienniki bardzo ułatwiły nam pracę. Frosty czyni ogromne postępy w sztuce tworzenia run, wiążąc zaklęcia o większej mocy i trwałości. Spisuj swoją wiedzę i ukrywaj ją w różnych miejscach przed płonącymi zazdrością oczami. Niech trafi w godne ręce. Nie rozpaczaj, nie traci wiary w powodzenie wielkiego dzieła. Jesteś daleko od domu, ale blisko naszych serc. Alf. Okej. Bierzmy w takim razie tylko jeszcze kolejną skrzynię i to są te kamienne łzy Ymira. Mamy ich całkiem sporo. Jestem ciekawy, do czego one będą przydatne, bo ja chciałbym zobaczyć może ekwipunek szybciutko. I w którym one są w fragmencie. Tak jak widzicie, mamy fragment chyba dla naszego statku. Bo tutaj widzę galion. Przepraszam, galion, kadłub, żagiel. Galion to jest ta ozdoba na przedzie, a to jest na rufę i na tył, jak dobrze pamiętam. Nie, rufa to jest przód, galion to jest tył najwyraźniej. Czekajcie, czy nie, czy ja coś wpieprzyłem. Czekajcie, rufa. Nie, rufa to jest tył, dziób to jest przód, tak. I galion w tym wypadku. Mam wschodnią angielską bransoletę, mapę skarbów, ale ja nie widzę łez Ymira. Tak całkowicie szczerze nie widzę łez Ymira. A tutaj są. Elementy zbierania. I pewnie będzie można kogoś wymienić. Może właśnie u tej wieszczki. O, to by było bardzo ciekawe. Jeszcze ciekawszym byłoby, gdyby to była jednorazowa opcja na to. W sensie, wiecie, jak to jesteśmy w tym Asgardzie, tak? I jak zbierzemy wszystko, to że nagle się okaże, że... No w sumie to jest ostatni raz, kiedy tam idziemy i nie będziemy musieli już tutaj wracać, tak? Było bardzo spoko, bo... Przemąc, jeśli okaże, że musimy tutaj wracać, to troszeczkę się wkurzę. Czyli na zasadzie, jeśli się okaże, że będziemy musieli tutaj wracać, to będzie cały czas ta sama lokacja, albo na przykład nowe znajdźki. No to będzie coś, co mi się tak średnio spodoba, mam takie wrażenie. W ogóle... przepraszam. W ogóle te wielkie baseny, wydaje mi się, że to są baseny z wodą przeznaczoną do kuźni. Co mam przez to na myśli? Jak są piece hutnicze i rozgrzewa się je przy pomocy, kurde, tej maszyny do udmuchania, nie mogę sobie przypomnieć teraz. Nie jest hufiec, ale coś mi się wydaje, że to jest słowo na H. Nie, to nie jest żadne niecenzuralne słowo śmieszki. Ale mam wrażenie, że to jest jakieś takie słowo na H i nie mogę sobie przypomnieć po prostu, jak się to nazywało. I w momencie, kiedy rozgrzejemy stal przy pomocy pieca i tego powietrza, to... To w tym momencie trzeba je zahartować, czyli wrzucić je do zimnej wody. Wydaje mi się, że to są takie właśnie zbiorniki z wodą, które mają hartować to. Tę stal w sumie. To ostrze, to... Czy cokolwiek innego, tak? Cokolwiek tam będzie. Mnie bardzo interesuje, czy mogę tutaj coś jeszcze zrobić, bo widzę, że 60 metrów przede mną jest jakiś skarb, ale... Właśnie on jest u góry. Widzę jakieś jeszcze wejście, ale to jest na dole. Ojejku. No właśnie tak jak mówię, męczy mnie wertykalność przy tego typu mapach. To jest akurat... powiem szczerze, że średnia opcja, średni wybór moim zdaniem, jak na to. Czekajcie, widzę, że tam jest
przejście, ojejku, chyba już wiem, jak będzie trzeba tam wejść. I boję się, że niestety mam rację, ale trudno, jak trzeba, to trzeba, zaryzykuję. Tak jak mówię, będzie... Asgard będzie czymś, gdzie będziemy się tak naprawdę na nowo uczyli asasyna i parkouru, bo... to jest zupełnie inna lokacja, zupełnie inaczej zbudowana. Zupełnie wyciągnięta trochę z innego świata. I to dobrze mimo wszystko pasuje, paradoksalnie. To bardzo dobrze pasuje do tego, czym ona jest, tak? Bo Asgard jednak jest innym światem, tak? Jakimś... Może tak to nazwać. Tylko najgorsze jest to, że znowu właśnie, widzicie, chciałem się tam dostać do góry, ale nie wskoczę tam w żaden sposób. Mam przeczucie, że niestety, ale chyba będzie mi bardzo ciężko skoczyć na tamtą linę. Nawet z tej perspektywy. Może i damy radę, zobaczmy. Spróbujmy nie bardzo. Właśnie najwyżej tutaj głupio zranić. No i też chyba na tym drzewie nie mam się gdzieś za bardzo zawiesić. Cholerka. A tu widzę drugą linę. Dobra. Może damy radę jednak tam. Może damy radę jednak się tam dostać. Ojejku, to jest właśnie to, tak jak mówię, no. Uczymy się tak naprawdę na nowo całkowicie całej lokacji, całego świata. W tym wypadku. Żeby dostać się po jakieś tam gówniane. Ojejku. Dobra. Myślę, że już spadnę. Jakieś tam gówniane skarby. Mam nadzieję, że mi chociaż dodadzą naprawdę jakieś spore bonusy potem w grze. I że nauczył mnie czegoś, albo nie wiem, dadzą mi jakieś punkty dodatkowe za to, co robię tutaj. Czekajcie, 20 metrów jeszcze nade mną, tak? Okej. Okay. Tędy nie wejdę, o, co jest ciekawe. Bo jeszcze tamtędy, jak będę próbował wejść po tamtej ścianie, to już tym bardziej zginę. Przecież spadnę. Ale może jakoś tędy? O, proszę. Nope. Ja potem też się nie wespnę. Czekajcie chwilę, tu. Może spróbujmy wejść na to. A ten, to się nie nazywa Gzyms, tylko te kolumny i... Właśnie, co jest nad tą kolumną? To nie jest chyba Gzyms. Gzyms to jest troszeczkę coś innego, jak kojarzę. Widzicie, tam jest to, tylko właśnie, jak się dostać na... tę... Dobra, widzicie, co ryzyko. Dupa. Prawo lipki, zaryzykowałeś. Nie miałem pojęcia po prostu, jak tam skoczyć. I nadal nie mam pojęcia, jeśli mam być całkowicie szczery. Moi drodzy, chwilowo sobie darowałem tam to, co się działo, bo nie mam po prostu pojęcia za bardzo, co mam z tym zrobić. Pomyślę za chwilkę. Jestem teraz za wysoko znowu. I myślę, jak się tam jeszcze można dostać. Chyba będę musiał z tej perspektywy tam spojrzeć troszeczkę na dół i przekonać się. Ja już mam prawie pół godziny nagrania, powinienem niedługo kończyć, ale nie da mi to spokoju, jak tam nie dojdę. Bo nie wiem po prostu, to mnie tak wkur... Naprawdę jestem tak zdenerwowany na to, bo nie mogę znaleźć po prostu drogi. Próbuję na milion sposobów wejść w tamtą okolicę, ale nie wiem. Bo ja to widzę, tak? Ja wiem, gdzie to jest. Problem jest taki, że nie wiem, jak tam dojść. Bo próbuję już naprawdę wszystkiego. I nadal nie wiem, nie mam pojęcia po prostu. Nie umiem znaleźć jakby drogi. Znam tylko jedną wskazówkę, to, że tam mogę przejechać się na linię, w tamto jedno miejsce, ale jak tam drugie miejsce się dostać, nie wiem. I to mnie wkurza jak jasna cholera. Bo nie lubię takich sytuacji, gdzie ja po prostu, wiecie, wypróbowałem sobie żyły, wchodzę w każdy najmniejszy kąt, myślę, o, może tutaj damy radę przeskoczyć, może tutaj się złapiemy gzymsów. Nie, ciul, bo twórcy stwierdzili, że no jednak nie, możesz złapać pół centymetrowego kamyczka gdzieś tam na jakiejś skale i oprzeć się na dosłownie drugim pół centymetrowym kamyczku, ale jeśli chodzi o żłobione takie wejścia, no już nie bardzo. O, moi drodzy. Patrzcie, co udało mi się zrobić. Po 15 minutach szukania drogi. Okazało się, że muszę się stamtąd spuścić tutaj na tę linę idealnie. Ale to jest kurewsko nielogiczne. Nie wiem, dla mnie to jest ostatni pomysł. Tym bardziej, że ja normalnie spacją nie mogę się spuścić z tamtej liny, tylko jedynie C. I dopiero się o tym teraz dowiedziałem. Na dobrą sprawę, więc... nie wiem, dla mnie to jest ostatnia... rzecz, jaką bym zrobił. Szczególnie, że nie mogłem się po tam drzewie tej dostać. Ta lina, ona jest tak rozpostarta, jakby ona nie miała być właśnie liną do...
wspinaczki, tylko do dekoracji, tak? Tym bardziej, tak jak mówię, jeszcze raz podkreślę, na samo drzewo nie można się wspiąć. Nie wiem, uważam, że to jest akurat fragment, który jest bardzo źle zrobiony, bo z jednej strony, tak jak mówię, wspinamy się po skałach, które mają 5-centymetrowe kamyczki, po których możemy wejść, po czym jednocześnie mamy drzewo, po którym totalnie możemy się wspiąć. Jest z niego rozpostarta lina, ale mamy też 30 innych możliwości, które byłyby dla mnie bardziej logiczne niż spuszczenie się z jednej linii na drugą, szczególnie tak jak mówię, że jeszcze raz podkreślę, po tamtej linii górnej nie da się chodzić, można było tylko zjechać, a nie wiedziałem, że... Nie wiedziałem, że można się tym toporem spuścić z niej na tamtą poniżej. Myślałem, że można tylko przejechać pełen dystans, bo tak jak mówię jeszcze raz, spacją nie można było przeskoczyć, odskoczyć od tamtej liny. Tak jak to było zawsze w Asasynach. Żebym się jakieś krzaki malił, gdzie mógłbym uzupełnić troszeczkę moje zasoby aktualne. Bo chciałem jeszcze moi drodzy, zrobić jedną albo dwie znajdźki i w sensie te dwie tutaj, które są, chyba że się wkurzę i stwierdzę, że nie mam czasu na to już. No bo nie wiadomo, jakie tam jeszcze wydarzenie się odbędzie. Można było zjechać tutaj, byłoby to bezpieczniejsze niż skakanie tam na skałę, ostatni idiota. Tak, w ogóle nasza główna misja polega na tym, że musimy przejść do tej studni mędrców. Mądrości. A proszę bardzo, tutaj mamy ołtarz, zobaczmy co w nim będzie potrzeba. Widzicie, tutaj będzie potrzebne, to 30 kamiennych łez i mira. Czyli to, ten... To miejsce właśnie będzie tym ultimatywnym zwieńczeniem naszych poszukiwań. Znaczy coś stąd zrobię. Zakładam, że będę musiał stąd spuścić na dół po prostu. Tylko pytanie, gdzie jest to wejście do jaskini, którego ja szukam, bo ja chciałbym się dostać do tego. Do tejże. Jaskini, ale właśnie, ona już jest tutaj. O, patrzcie, bym głupio bym zszedł na dół niepotrzebnie zupełnie. Ale co to jest? Dobra. Trucizna. Szybciej, drogi kolego. Drogi Halvi. Mamy kolejne kamienne łzy. Dobra, to co, schodzimy moi drodzy i lecimy stąd. Dobra, załatwione. I to będzie chyba wszystko na dzisiejszy odcinek, chociaż... Dajcie jeszcze zobaczmy te dwa... To jedno miejsce w sumie. Dobra, dokończmy moi drodzy to jedno miejsce, które nam zostało tam. 240 metrów, przeżyję to. I wiecie, kończąc po prostu tę wyspę, zakończymy również całość historii. Myślę, że kawał drogi będę jednak musiał jeszcze podejść pod górę. Kończąc to miejsce, po prostu zakończymy ten fragment historii, ten fragment mapy i zobaczymy się potem w kolejnym odcinku. A tak jak mówię, jeszcze nie przerywajcie, nie włączajcie, gdyż został tam ten jeden skarb nam. Zobaczymy, może ten będzie też jakoś chamsko ukryty i po 10 minutach stwierdzę, że to piernicze. Nie, naprawdę się wkurzyłem, bo moim zdaniem to jest tak głupio zrobione i tak po prostu, no zero logiki dla mnie, jeśli chodzi o dojście do tego skarbu. Widziałem tam tyle opcji innych, które nie były przewidziane przez twórców, że to mnie troszeczkę boli jednak jako gracza. Jestem teraz troszeczkę już za wysoko. Czyli jak dobrze rozumiem, właśnie to jest gdzieś tutaj w tej górze ukryte. Tylko teraz tak, jakbym chciał się tam dostać. Tędy na pewno. Okej, ta ścieżka będzie raczej dosyć logiczna i prosta. Prowadziła naokoło zwyczajnie. Okej, lina znowu. I mamy chatkę. Chatkę puchatka. Będzie jakiegoś innego boga. I list. Wiadomość dla Lokiego. Król złodziei. Ciekawe, że jest tutaj królem złodziei, a nie ugarstwa tylko. Gdy obiecywałeś nam owoce pracy Idun, spodziewaliśmy się potężnych artefaktów. Nie zaś kosza pełnego prawdziwych owoców. Choć smakują wybornie, daleko im do jabłek, na które liczyliśmy. Nie próbuj wracać do Jotunheimu bez tej zdobyczy, bo zostaniesz podany na przystawkę w trakcie ponurej uczty Hel. Czyli... Wiem, że to był któryś właśnie z Jotunów. Nie wiem, który konkretnie mógłby to być. Niemniej, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Na razie wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, wpadnijcie na Discorda albo zostańcie patronem na Patronite.
Mieszkasz, zatukajcie się drodze kanału. I proszę bardzo, jeszcze list od Idun. Oblubienico wiosny, narodzin królowo, pilnie swoich skarbów strzeż. Wszyscy łżą i pragną ukraść cennych twej miłości dar. Ale to, co ci najdroższe, dobrze od nich jest ukryte. A jedyny klucz ja mam. Przepraszam, tak troszeczkę spierniczyłem ten wiersz. Tak, dziękuję wam jeszcze raz za uwagę. Do zobaczenia już jutro w kolejnym odcinku i na razie.